bliżej do nas. A mikrofon? Odniosłem wrażenie, że nie jest to francuska propozycja, a co najwyżej spekulacja, być może o jakimś charakterze intelektualnym, ale nie odzwierciedla ona stanowiska oficjalnego. Niezmiennie, i dzisiaj to po raz kolejny usłyszałem, niezmiennie jest pragnienie Francji, aby wszystkie kraje, które zakończą negocjacje do końca przyszłego roku, weszły do Unii w 2004 roku. Mogę Państwu powiedzieć, że nie tak dawno temu na szczycie CEFTY rozmawiałem z premierem Rumunii, który powiedział mi, że Rumunia może być przygotowana do wejścia do Unii najwcześniej w 2007 roku. Ostatnio francuskiej propozycji, żeby w pierwszej kolejności wraz... Odniosłem wrażenie, że nie jest to francuska propozycja, a co najwyżej spekulacja, być może o jakimś charakterze intelektualnym, ale nie odzwierciedla ona stanowiska oficjalnego. Niezmiennie, i dzisiaj to po raz kolejny usłyszałem, niezmiennie jest pragnienie Francji, aby wszystkie kraje, które zakończą negocjacje do końca przyszłego roku, weszły do Unii w 2004 roku. Mogę Państwu powiedzieć, że nie tak dawno temu na szczycie CEFTY rozmawiałem z premierem Rumunii, który powiedział mi, że Rumunia może być przygotowana do wejścia do Unii najwcześniej w 2007 roku. Ces sujets feront l'objet de la discussion avec madame le ministre. Proszę Państwa, nie mam nic więcej do dodania. Wydaje mi się, że wypowiedziałem się dostatecznie jasno. Chciałem też poinformować, że zaprosiłem pana premiera Jospin do złożenia wizyty w przyszłym roku. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem. Oczywiście mówiliśmy o stosunkach dwustronnych, bo przecież nie mówiliśmy tylko o Unii Europejskiej. Jak Państwo wiedzą, nie ma w tej chwili żadnych problemów, które kładłyby się cieniem na stosunki bilateralne. Francja zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o skalę zainwestowanego kapitału. Przedsiębiorcy, biznesmeni francuscy zainwestowali 8 milionów dolarów, a więc kwotę bardzo znaczną i są przygotowywane kolejne projekty w tej sprawie. Zatem należy się liczyć, że obecność inwestycji francuskich będzie się jeszcze powiększyć. Umówiliśmy się też, że w czasie zbliżającej się wizyty francuskiej minister pracy te kwestie zostaną szerzej omówione w Polsce. Także projekty dotyczące pracy polskich pielęgniarek na terytorium Republiki Francuskiej. W każdym razie cały ten pakiet zostanie w Warszawie omówiony. Proszę Państwa, będziemy mieli jeszcze okazję dzisiaj się spotykać i rozmawiać. Dziękuję Państwu. Nous avons encore l'occasion d'en parler.